Witam Cię w tej naszej ostatniej podróży w sobotnie wieczory. Mam na Ciebie bardzo krótką, ostatnią bajkę. Posłuchaj. Pewien chłopczyk chodził do szkoły podstawowej i miał taki zwyczaj, że zawsze przy sobie miał dwie chusteczki. Pewnego razu wychowawczyni zdziwiona, czemu tak każdego dnia przynosi te dwie chusteczki. Zapytała go, dlaczego tak robi. Chłopiec oczywiście uśmiechnął się i powiedział: proszę pani, jedną chusteczkę noszę po to, żeby wytrzeć sobie nos, a drugą chusteczkę noszę po to, żeby wytrzeć komuś oczy, gdy płacze. Myślę, że nie trzeba dużego komentarza, ale wystarczy zadać sobie tylko jedno pytanie. Nosisz zawsze przy sobie dwie chusteczki?